Ulicznego fotografa plakat w parku w bramie zaciekawia wzrok. Na trzech nóżkach czarna skrzynka taka, gdy ją widzisz, zwalniasz miła krok. Jest mi szczególnie miło powitać Państwa tak wspaniale zgromadzonych tutaj w takiej ogromnej liczbie w imieniu dyrektora Księżnicy Pomorskiej, pana Bąboleskiego. Korzystam z okazji, ponieważ no, spotkała nas duża niespodzianka, marszałek Senatu, pan profesor Tomasz Grodzki. Szanowny panie Andrzeju, przedstawiciele naszej wspaniałej księżnicy, ale przede wszystkim szanowni państwo, mówiąc o tej wystawie, to jest wystawa niezwykła, bo w mieście, którego losy są tak burzliwe, ale w mieście nigdy nie zdobytym, przeważnie przehandlowanym po bezpotomnej śmierci Bogusława XIV, potem od szwedzkiej królowej, przez Duńczyków, chwilę napoleońską, po Prusaków, to wszystko się składa na to, że po wojnie zasiedliliśmy to miasto, nasi ojcowie, dziadkowie i pokolenia, które w sztafecie pokoleń przejmują pałeczkę, i musimy budować tożsamość po to, aby nasze korzenie tutaj dobrze się zapuściły. I ta wystawa to jest jeden z elementów budowania tej tożsamości. Gratuluję ci, Andrzeju, tej wspaniałej tej idei, tego wspaniałego pomysłu, bo w twoim kreatywnym umyśle zawsze rodzą się pomysły oryginalne i to wpisuje się w znakomity przykład kreatywnego, szczecińskiego, wspaniałego twórcy. Gratuluję tej wystawy, gratuluję tego albumu i życzę wszelkiej pomyślności w dalszej pracy twórczej i w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Zatrzymać czas. Czy można zatrzymać cień? Tę widzialną, ruchomą, acz nieuchwytną i bezlitośnie odmierzającą czas wskazówkę słonecznego zegara. A obraz w zwierciadle? Czy można sprawić, by nie zniknął? Zatrzymać go w czasie? Nie tylko w pamięci. Odpowiedzią okazała się być fotografia. Zrealizowana szaleńcza idea cierpliwych marzycieli, artystów i naukowców, ponawiających bez końca ćwiczenia z fizyki i chemii na przemian. Matematyczna precyzja maszyny dopełniona została twórczym rysem artysty. Aparat fotograficzny, zastępując pióro i pędzel, stanął pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością, którą chciał on z pełną precyzją zarejestrować. Człowiek stanął przed i za obiektywem aparatu. Czyż nie zawsze marzył o tym, aby zobaczyć siebie jak w lustrze? Proszę państwa, dzisiejsza impreza ma
trojaki charakter. Po pierwsze, ma charakter wspomnieniowy. Drugi element to jest element jubileuszowy, czy charakter jubileuszowy, mianowicie 25-lecie pracy Andrzeja Łazowskiego. Z tym związany jest oczywiście ten no niemalże monumentalny album, ponad 500 portretów. I wreszcie trzeci element dzisiejszego spotkania to jest wystawa. Wystawa portretów, którą Andrzej tutaj tak dowcipnie zatytułował, że są to portrety nowoamerykańskie. Szanowni Państwo, parafrazując, pozwoląc sobie sparafrazować nieco początek wypowiedzi pana marszałka Grodzkiego, mógłbym powiedzieć, że jako aktor mógłbym mówić tutaj bardzo długo, gdybym nauczył się tekstu. Ale tego tekstu się nie nauczyłem. Być może jest tak, że ten tekst wdrukowywał się we mnie przez 25 lat, o tyle lat. Znam Andrzeja Łazowskiego, to znaczy, myślę, że może nawet dłużej. Trafiłem przed jego obiektyw już bardzo, bardzo dawno temu, po raz pierwszy, potem jeszcze kilka razy. Usłyszałem tutaj dzisiaj takie stwierdzenie. Andrzej to ma fajny pomysł na robienie zdjęć. Fotografuje znanych ludzi, a potem mu oni wszyscy przychodzą. Ale to nie jest tak. To nie jest tak, bo różne drogi prowadzą różnych ludzi przed obiektyw Andrzeja. I to nie jest tak, że trzeba być znanym i lubianym, doświadczonym, zasłużonym dla kultury, polityki lub gospodarki. Nie. Te drogi bywają bardzo różne, bardzo tajemnicze nieraz i czasami jest tak, że człowiek staje się znany, bo stanął przed obiektywem Andrzeja Łazowskiego. Kiedy ktoś, kto weźmie ten album, który tutaj pan Jacek trzyma na kolanach, ten album, i spojrzy, i zobaczy, tam są sami znani ludzie. Ja jestem pełen radości, że państwa widzę. Jestem uszczęśliwiony, że jestem tu z wami, tutaj w tej sali, że jestem również w tym albumie. I to dzięki temu człowiekowi, dzięki Andrzejowi Łazowskiemu, który nas tutaj wszystkich zebrał, który nas zebrał również w tym albumie, gdzie jesteśmy tak blisko siebie. Jesteśmy do siebie przytuleni. I niech tak już zostanie. Andrzeju, dziękujemy ci za to. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty, prawdziwe jak powietrze ode mnie do ciebie. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz.